dzień dobry Państwu. 21 dzień marca. Co to oznacza? To oznacza nie tylko pierwszy dzień wiosny, to oznacza także wtorek, a ponieważ wybiła dokładnie godzina 14, to czas na magazyn traktujący o Bundeslidze, magazyn Bundestag. Damian Gąska, witam serdecznie. Marcin Bożencki, Viaplay. Dla nas nie ma dnia Wagarowicza. No, nie ma. Nie ma. Znaczy Artur tak... Trochę na wagarach jednak, bo w nie domu. Miejscu pracy się Artur, słyszałem, że chodził na wagary, uciekał z lekcji języka niemieckiego. Za chwilę tutaj doprecyzujemy, czy tak rzeczywiście się działo, bo z nami w Berlinie nasz ulubiony król Artur. Witamy serdecznie. Mateuszku, mój ty kochany, witam was serdecznie, ale gdybyś słuchał moich wiadomości, które ci wysyłam na WhatsAppie, to byś wiedział, że nie jestem w Berlinie, okay. A jestem w Hawaii w Hiszpanii. Aha. Czyli na wagarach. No i co teraz? Artur, byłem zajęty pracą, szczerze mówiąc, a nie zajmowaniem się telefonem, więc wiesz, no, przygotowywałem się, oglądałem skróty, żebym z tobą mógł tutaj kłócić się na argumenty. Bo ale tak to... zobacz, jest w Hiszpanii, ale napisy po niemiecku na koszulce, żeby było wiadomo, skąd przyjechał. Słuchaj, czy byłeś wagarowiczem, powiedz na początek, zdradź nam wszystkim. Wiesz co, byłem uczniem tylko i wyłącznie Czerwonego Paska, tak więc na wagary nie chodziłem. Byłem naprawdę przykładnym uczniem szkoły podstawowej, a później liceum. Tak więc jak wagary, to nie ze mną. Jaka temperatura u ciebie podczas pierwszego dnia wiosny? Słuchaj, spójrz na moją twarz z jednej i z drugiej i widzisz, że przyjechał burak... No widzę, że byłeś na dermapenie. Przyjechał burak z zachmurzonego Berlina, wystawił ryja na słońce i zapomniałem zdjąć okularów, także wyglądam jak ten z Cats Vegas, tylko u mnie to faktycznie kiedyś zejdzie, u niego wytatuowano zostało na zawsze. Okej, okay. Czyli pogoda, rozumiemy, że jest bardzo dobra i tylko na moment tutaj włożyłeś koszulkę, dlatego nie będziemy cię prosić, żebyś pokazał nam, czy masz tam dżinsy, czy siedzisz w kąpielówkach, no bo to jest gdzieś taka normalna praktyka telewizyjna, że ludzie bardzo często przychodzą do studia w krótkich spodenkach, a u góry koszula, krawat i marynarka. Słuchajcie, zaczynamy od meczu weekendu, od meczu kolejki. Tutaj w zasadzie wybór był od samego początku oczywisty, bo patrząc jak grają te drużyny, jakich mają piłkarzy, kto tam jest gwiazdą, no to trudno było sobie wyobrazić, że inne spotkanie skradnie nasze serce niż rywalizacja Bayeru z Bayernem. Owszem, a niekoniecznie patrząc tylko i wyłącznie w tabelę, bo przecież kiedy patrzyliśmy w tabelę, kiedy chociażby Bayern mierzył się z Unionem Berlin, no mecz z Dortmundem przed nami, no to wtedy to jest już takie totalnie oczywiste. Forma zwyżkowa Bayeru Leverkusen, co obserwowaliśmy też w lidze Europy. Są w kolejnej rundzie jako jedyny przedstawiciel Ligi Niemieckiej. Widać, że zaczyna ta maszyna Szabiego Alonso naprawdę nieźle pracować i to na dwóch frontach, co należy przyklasnąć temu, co w tym klubie zaczyna się dziać, bo faktycznie potencjał czysto ludzki był od samego początku. Wiemy, że wracał po konturzji Florian Wirtz. Widać już, jak ważną postacią... O czym oczywiście wiedzieliśmy, tylko zastanawialiśmy się, czy tak po tak ciężkiej kontuzji ten młody piłkarz tak prędko wróci do tej swojej wysokiej dyspozycji. I to się dzieje, to obserwujemy, jest napędem, motorem napędowym tego zespołu, jest absolutnie największą gwiazdą. No i w spotkaniu z Bayernem Monachium, który wiedział, że wygrać musi, by utrzymać pozycję lidera przed klasikerem 1 kwietnia, no stanęli na głowie, mimo tego, że w tym spotkaniu przegrywali po golu Kimmicha. I nie ma to dla mnie znaczenia, że te dwa gole padają po rzutach karnych Palaciosa, którego też należy oczywiście docenić, bo to nie jest taka prosta sztuka te dwa rzuty karne wykonać. I triumfują nad Bayernem Monachium. Bayern może nie jest w bardzo trudnej sytuacji po tym spotkaniu, bo jak już przegrywasz i tracisz pozycję lidera, no to i masz w perspektywie następnej kolejki po meczach reprezentacji właśnie starcie z Borussią Dortmund, która ma tylko ten punkt przewagi, no to jest ta ogromna szansa, by się odkuć, odbić i wrócić na fotel lidera, ale absolutnie bardzo ciężkie spotkania też przed Bayernem Monachium, bo oni w 18 dni rozegrają 6 spotkań, w tym dwumecz z City, ten klasiker, do tego Puchar Niemiec z Freiburgiem, także naprawdę ciężki czas przed Bayernem Monachium, a patrząc na Leverkusen, wydaje mi się, że to jest ta ekipa, która w tej ostatniej fazie Bundesligi zaatakuje i nawet nie patrząc na to, co ugra w tej Lidze Europy, a tam wcale bym nie wykluczał chociażby finału, bo całkiem
nieźle ta tabela po losowaniu piątkowym wygląda, ta ścieżka, drabinka, to wydaje mi się, że oni jeszcze mogą zaatakować i przez ligę do tych pucharów. Oczywiście nie do Ligi Mistrzów, ale do Ligi Europy spokojnie mogą awansować. No może się tak wydarzyć. Znakomity mecz Szabiego Alonso pod kątem tego, jak ustawił swój zespół na Bayern Monachium. O tyle imponujące, dodajmy, że... ustawienie płaskie 1-3-4-3. Tak, o tyle imponujące, że w czwartek grali mecz w Budapeszcie z Ferencvaroszem w ramach rewanżu w Lidze Europy. I ten mecz był ciężki dla nich. Wygrali 2-0, w dwóch meczu 4-0, natomiast muszę przyznać, że taki ten mecz w Budapeszcie wyglądał, jakby był cały czas na styku, chociaż Bayern miał dużą przewagę. Cały czas ekipa Czerwcesowa tam atakowała, zmuszała do wysiłku przeciwnika i wydawało mi się, że po tych pierwszych minutach, kiedy Leverkusen zaatakowało Bayern pressingiem, po prostu z czasem spuchnie, nie da rady, wycofa się, nogi przestaną odpowiednio funkcjonować, a Bayern, jak to Bayern, takie mecze, kiedy trzeba na szczycie, może na szczycie, nie do końca na szczycie, bo Leverkusen nie jest na szczycie tabeli, ale w odpowiednim momencie przycisnąć i wrócić na pozycję lidera wygra, no to Bayer Leverkusen to spotkanie, w tym spotkaniu zgarnął 3 punkty, w ostatnim kwadransie nawet kilka razy też tak wysoko siedli na Bayer Monachium pressingiem, co było bardzo imponujące. Troszkę mnie dziwiło, że nie potrafił Julian Nagelsmann znaleźć sposobu na to, jak wyjść spod tego pressingu, bo to ustawienie z trójką z tyłu i przed nimi z Kimmichem nie funkcjonowało za dobrze, często zmuszani czy De Ligt, czy Upamecano do wybijania długich piłek. No a Bayer naprawdę niezwykła konsekwencja taktyczna, niezwykła wydolność, wybieganie i to przesunięcie Roberta Andrisia na pozycję środkowego obrońcy, który tam gdzieś biega między pozycją środkowego obrońcy a defensywnego pomocnika, okazało się znakomitym strzałem Szabiego Alonso. Tak też było 2 tygodnie temu we Freiburgu. Nie. Tutaj powtórka tego zabiegu. Mamy to chyba na grafice odnośnie Roberta Andrisia i tego, co powiedział Marcin. Warto to, myślę, pokazać w tym momencie. Dokładnie to. To, że po popołudniowej drzemce dostał SMS-a od trenera, że grasz dzisiaj na libero, i to jakby chyba idealnie opisuje to, o czym powiedział Marcin, że ma po prostu między strefami gdzieś funkcjonować, co wyszło perfekcyjnie. No tak, taki libero drugiej linii, jeśli chodzi o Andrisia. Mówimy o piłkarzu, który wcale nie był oczywisty, jeśli chodzi o styl Leverkusen. No tutaj proszę bardzo, ułożony taktycznie, zrobił postęp piłkarski, może występować na kilku pozycjach. Warto odnotować, że ten wielki sukces Leverkusen rodzi się bez Patryka Szika, bo z przodu mamy Wirtza, mamy Adliego, mamy też rzecz jasna Diabiego, który jest nieoceniony i niepodrabialny i nie do zastąpienia, wydaje mi się, w dzisiejszym Bayerze Leverkusen. Panie Arturze, pan postrzega ten wynik w kategorii niespodzianki, czy nawet pan pójdzie dalej sensacji? Znaczy, na pewno nie sensacji, bo tak jak powiedzieliście panowie, na pewno Bayer Leverkusen jest zespołem, który potrafi, będzie zawsze potrafił grać w piłkę i na tak, że właśnie jak z Bayernem Monachium, to jest zespół predysponowany. Oczywiście powiedzieliście również o bardzo dobrym zagraniu taktycznym Szabiego Alonso i za to jest on niesamowicie chwalony praktycznie we wszystkich gazetach, we wszystkich telewizjach. Mówi się o tym bardzo dużo. Z kolei, jeżeli byśmy spojrzeli na posunięcie Nagelsmana, to tak jak był chwalony za chociażby dwumecz z Paryżem, tak tutaj zupełnie jego taktyka na to spotkanie się nie sprawdziła. I pomimo prowadzenia 1-0 po pierwszej połowie, on dokonuje od razu w przerwie 3 zmian. To pokazywało, że był niezadowolony z tego, jak jego zespół funkcjonował. Zresztą o tym powiedział w każdym pomeczowym wywiadzie, również na konferencji prasowej, że Bayer Leverkusen był 80 minut zespołem zdecydowanie lepszym od Bayern Monachium. Że oni w ostatnich 10 minutach grali swoją piłkę, ale jest po prostu tego było trochę za mało. Dlatego jeżeli zobaczymy jeszcze błędy indywidualne przy dwóch rzutach karnych, prawda, gdzie faktycznie przy pierwszym faulu Pawarda musi wylecieć Francuz z drugą żółtą kartką, w konsekwencji czerwoną z boiska. Od razu jest reakcja Nagelsmana i zmieniony jest Francuz. Także tutaj dużo szczęścia Bayernu, że przy bramce na 1-1 nie musieli tego spotkania kończyć w 10. No i faul kolejny na rzut karny Upamecano. No zupełnie bez sensu wykonuje Francuz w ślizg. Nie wiadomo, co tam chce zrobić. Także niestety demony Bayernu Monachium w tym spotkaniu powróciły. Błędy indywidualne w grze defensywnej. Zachwycaliśmy się przecież w poprzednim programie tydzień temu nad tym, w jakiej dyspozycji znalazł się Pavard, prawda? Jak
jak dobrze funkcjonował, jak dobrze funkcjonowała cała linia defensywna z Upamecano, z Delichtem, że nareszcie Nagelsmann znalazł to złote rozwiązanie z tyłu. Okazuje się, z Bayerem Leverkusen zupełnie zafunkcjonowało. I też w pierwszych 20 minutach Bayern Monachium był naprawdę bardzo mocno słamszony przez Leverkusen. Być może była to, delikatnie mówiąc, taktyka Nagelsmanna, żeby wpuścić Leverkusen na własną połowę i spróbować poprzez Cancelo, poprzez Mane, poprzez Zane, przez szybkich zawodników wyjść z kontratakiem, co się zupełnie nie udawało. No a jednak nie chcieli w pierwszych minutach czy na początku spotkania zaryzykować, żeby właśnie nie dać szansy Leverkusen wyjścia z kontratakiem przez Diabiego czy przez Adliego i Wirca. Tak więc tutaj było widać, że to były trochę przedmeczowe szachy piłkarskie, taktyczne, z których no zdecydowanie górą Xabi Alonso. No, my się zachwycaliśmy tymi rotacjami Nagelsmanna, teraz postawił na tych, którzy ostatnio siadali chociażby w tym ważnym meczu Champions League na ławce, o tej trójce, o której wspomniał Artur. No pewnie dzisiaj największy ból głowy i Nagelsmanna, i pewnie trenera Flicka, no związany z Jamalem Musialem. My później przejdziemy do reprezentacji, no ale mówiąc o tym meczu, musimy wspomnieć o Musiali, który wchodzi w 46 minucie na boisko. No i niestety kończy ten mecz z kontuzją, która wiemy, że na dziś, że wykluczyła go z tych dwóch spotkań reprezentacyjnych przeciwko Peru i Belgii. Najprawdopodobniej z klasikera albo na 100%, i dzisiaj już jest drżenie w Monachium, czy zdąży na pierwsze spotkanie przeciwko Manchesterowi City. A wiemy, że Bayern w klasikerze uważam, że jest w stanie sobie poradzić nawet bez Jamala Musiali, no bo jednak ten skład jest bardzo szeroki, ale już w starciu z ekipą z Anglii, no to strata jednego z kluczowych zawodników, jak nie największej aktualnie gwiazdy Bayernu, no może niestety... Można by tak prowokacyjnie Damianowi wbić szpilkę, mówił o zachwycaniu się. Damian zachwycał się ruchami Hassana Salihami dzisiaj, a tymczasem znów beznadziejnie Sadio Mane, słabiutki João Cancelo po 405 minutach zjazd do bazy. Leroy Sané, Serge Gnabry niewiele też dają Bayernowi Monachium. No, wiesz, sporo problemów indywidualnych. Ja szpilkę przyjmuję, tylko ja tak patrzę bardziej szerzej na to, no bo faktycznie w tym spotkaniu no nie będę osobą, która będzie zachwalała któregokolwiek z tych dżentelmenów. Akurat mina Hassana Salihamidzicza czy Olivera Kana mówiła wszystko na stadionie w Leverkusen. Byli, mówiąc delikatnie, wściekli. Może nie uderzał w barierkę Kan jak w Dortmundzie, ale no byli zniesmaczeni tym, co zobaczyli w tym meczu, i faktycznie żaden z tych zawodników się nie popisał. No, na przestrzeni całego... No tak, ale Damian Marcin, no to nie jest wina Oliego Kana czy Salihamidzicza, że zawodników, których oni sprowadzili, którzy mają niesamowity potencjał, wyglądają tak, a nie inaczej na boisku, bo to już jest, można powiedzieć, problem i wina Nagelsmanna i sztabu szkoleniowego. Tak więc tutaj nie uderzałbym w dyrektora sportowego czy w dyrektora zarządzającego, tylko po prostu zwrócił uwagę na to, czy faktycznie te wypowiedzi Oliego Kana sprzed kilku tygodni o tym, że tutaj zawodnicy muszą zrozumieć, że Bundesliga nie wybacza błędów i braku koncentracji na 100%, to jest moim zdaniem problem Bayernu Monachium, bo oczywiście masz prawo mieć słabszy dzień. Mam wrażenie, że właśnie taki dzień słabszy mają Bayern Monachium w Leverkusen, ale mimo tego w pierwszej połowie oni prowadzą, tak? Mają ten wynik i oni swoim doświadczeniem, takich zawodników jak Goretzka, Kimmich, Müller, no o Zane już nie będziemy mówić, ale na pewno De Ligt, Upamecano czy Pavard, powinni ten wynik nawet przy słabej swojej dyspozycji dnia dowieść do końca, tak? Bo nawet zauważcie, remis dawałby im pierwsze miejsce w tabeli, Artur, i faktycznie podejście do klasikera w roli zespołu prowadzącego w Bundeslidze. Nie będę tutaj Bayernu pouczał Barceloną, bo na dziś wydaje mi się, że zespołem sportowo lepszym zdecydowanie jest Bayern Monachium. Natomiast Barcelona akurat w tej wycieczce po Mistrzostwo Hiszpanii, no wydaje mi się, że udowadnia coś jednak takiego szczególnego, większego w zespole, że możesz grać słabo, wygrywać wiele meczów po 1-0, a jednak konsekwentnie idziesz do celu po tytuł mistrzowski. Natomiast Bayern myślę, że dwa aspekty. Po pierwsze, no jest coś takiego jak trochę inna motywacja na wielki mecz w Champions League i takie zmęczenie mentalne, i wydaje mi się, że ono dopada. Dopada wiele klubów. Dopadło akurat tego popołudnia Bayern Monachium. Ci zawodnicy też już w głowie mają start eliminacji mistrzostw Europy.
cały czas się gdzieś tam kontaktują sztaby i gdzieś... Ale nie masz też wrażenia, jest... Mateusz, że chociażby ta trójka, o której no, dzisiaj mówimy najwięcej, Cancelo, Mane, Sané, no bo oni ostatnio siedzieli na ławce, wchodzili jako zmiennicy, tu widzimy ich wyjściowe jedenastce, że jednak na takim rywalu, okej, nie jest to poziom Ligi Mistrzów, ale jednak nie grali z całym szacunkiem z Bochum czy Hertą, tylko z Bayerem Leverkusen, który no, też ma fajnych piłkarzy, idzie do góry, że to nie jest dla nich też szansa, no, żeby pokazać się czy przed klasikerem, znaczy, czy przed meczem. Znaczy my na to patrzymy tak trochę kibicowsko, dziennikarsko, publicystycznie. Właśnie myślę, że ludzie, którzy decydowali przez wiele lat o obliczu wielkich klubów europejskich, to mimo wszystko, ja nie chcę mówić, że oni traktują mecz z Leverkusen jako mecz kategorii B, no ale podejrzewam, że oczami wyobraźni ja rozumiem, i Cancelo, i Mane to się widzą w pierwszym składzie na Paryż, na te mecze, które są gdzieś no, oknem wystawowym, na no, cały świat. Z drugiej strony to nie był mecz, w którym Bayern miał 10 punktów przewagi nad wiceliderem i mógł sobie wtopić, bo tych słabszych meczów Bayernu i tych słabszych dni było w tym sezonie dużo. 25 meczów zagrał Bayern Monachium, wygrał tylko 15, jak na Bayern Monachium to jest tylko 7 remisów. No dobra, porażki. Marcin, no ale ja rozumiem, że masz 3 tygodnie, 3 mecze z rzędu zremisowane. No tak. Tak jak było w Bundeslidze po mistrzostwach świata. Tak. Natomiast no tak racjonalnie rzecz ujmując, no to chyba się zgodzimy, że na 10 meczów nawet ze świetnie dysponowanym i ułożonym taktycznie Leverkusen, to Bayern powinien 8 razy wygrać. No dobra, ale... I druga sprawa, no to też nie jest możliwe, żeby w ciągu 5 czy 7 dni stracić formę. No tak, ale czy byłbyś tak wyrozumiały wobec piłkarzy, że im się trudniej zmotywować na Bayern, jakbyś płacił 50 milionów za piłkarza i dawał mu 20 milionów rocznie pensji? No pewnie nie. No nie, ale właśnie słuchajcie, tylko właśnie o to chodzi. O to apeluje Oli Kahn, o tym mówi Salihamidžić, że kadra tego zespołu w tym sezonie wybiera sobie mecze, w których chce zagrać na 100%, a w którym chce się prześliznąć przez dany mecz na poziomie 90 albo 90% swoich umiejętności. I niestety, zauważcie, Bayern Monachium tak podchodzą do spotkania, przegrywa mecz chociażby jesienią z Augsburgiem, który postawił im się nie umiejętnościami piłkarskimi, tylko podejściem, mentalem i chęcią wygrania, prawda? Chęcią pójścia do tej straconej piłki, tak? Bayern Monachium kalkulował i o tym mówi Oli Kahn. I tutaj, Mati, jest jedna rzecz. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, można powiedzieć o nim, że nie jest w 100% dyspozycji, że grał lepiej w piłkę, strzelał więcej bramek, ale o czym powiedział Xavi? Nie można przeceniać wartości Lewandowskiego w szatni zespołu, bo ten facet jest zwycięzcą. I taki mental jest dzisiaj w szatni chociażby Barcelony, która oczywiście popełnia błędy, przegrywa swoje mecze, no bo nie wyszła z grupy Ligi Mistrzów, przegrała z Manchester United w Lidze Europy. Okej, nie wychodzi to wszystko, ale takich zawodników potrzebuje Bayern Monachium. I ta luka, która powstała po Robercie, mówi w wielkim wywiadzie w poniedziałkowym Kickerze, mówi Heiner, że tak, nie spodziewał się, czy nie, on wiedział, on był przekonany, że odejście Lewandowskiego nie spowoduje wielkiego problemu w Bayernie Monachium. A ja uważam, że właśnie w takich meczach jak z Leverkusen jest problem mentalny Bayernu Monachium. Ale Artur, zobacz, ile masz postaci, które mentalnie, bo teraz nie mówimy o tych walorach czysto piłkarskich, no Kimmich, Goretzka, chociażby ten duet w środku, Thomas Müller. No, no to wiesz, na drugim biegunie masz Leroya Sané wiecznie nawzyczonego, masz Serge Gnabry'ego, który też nie wygląda najbardziej skupionego na graniu w piłkę, masz João Cancelo, który marudzi, bo nie zawsze gra, więc nie jest też tak, że to są same mentalne potwory. Nie, ale wymieniłem, no to raczej... Znaczy, wiecie co, ja może teraz powiem za mocne zdanie. Nie ma Neuera, kapitana. Ja może powiem za mocne zdanie, ale ja tak się przyglądam cały czas od momentu transferu Sané. Ja wiem, że to jest wielki talent, że on ma nieprawdopodobny potencjał, że jak mu się chce, to zrobi coś niezwykłego. Natomiast jak ja patrzę na niego tak generalnie i tak wezmę tego piłkarza pod lupę, jego mowa ciała, jego jakby etyka pracy, jego zachowanie w niektórych sytuacjach, ja tam widzę toksyczność.
Ja tam ja cały czas widzę truciznę. No taki nawzdyczony głównie. Cały czas gość, który łaskę mi robi, że gra w piłkę za kilkadziesiąt milionów euro rocznie. To prawda. Gdybyśmy mieli zrobić ranking taki, bo tutaj z Marcinem też ciężko się nie zgodzić, że i Cancelo ma swoje humory, Gnabriemu też się zdarza, no ale absolutnie w tym zestawieniu Leroy Sané wygrywa wszystko. Ten gość nawet kiedy dostawał szansę od Nagelsmana grając w wyjściowej jedenastce, a zmieniał go w końcówce, jakaś 85-7 minuta, czyli tak naprawdę mógł się pokazać na przestrzeni całego spotkania, no potrafił schodzić do szatni bezpośrednio, okazywało się, że nie ma żadnego urazu, tylko po prostu nawet nie chciał przybić piątki z trenerem, z zawodnikami. To są detale, to są jakieś takie małe elementy, ale jak złożymy to na przestrzeni całego sezonu, to faktycznie, no nie wiem, czy ktoś z nas chciałby być z nim w szatni, no bo temu facetowi wiecznie coś nie pasuje. Słuchajcie, muszę zrobić szybki taki insert do magazynu La Liga Bonita, jeśli chodzi o zdanie Artura Wichniarka. Artur, ciekaw jestem, tak odejdę na moment od Bundesligi, chociaż magazyn Bundesligi. Twoja ocena gry Lewandowskiego, szczera, w meczu przeciwko Realowi. Występ średni, dobry, solidny, zadowalający? Występ bardzo dobry. Tak, występ bardzo dobry, zawodnik, który no, w decydującej akcji, moim zdaniem sezonu, bo z 12 punktami dzisiaj Barcelona śmiem twierdzić, że jest mistrzem Hiszpanii, prawda? To zagranie dające możliwość dośrodkowania później do Kessiego i wygrywa Barcelona 2-1. Robert, oczywiście nie powiedziałem to w zeszłym tygodniu również u was w kanale sportowym, że Robert dzisiaj jest zawodnikiem moim zdaniem trochę za dużo tracącym te piłki, których przez ostatnie 8 lat nie tracił, czyli grając tyłem do bramki. Jest gdzieś jakiś problem. Robert zbyt dużo traci tych piłek, być może jest bardziej agresywnie atakowany. Sędziowie nie gwizdzą tylu fauli w lidze hiszpańskiej właśnie za takie zagrania, jak chociażby być może gwizdali w Bundeslidze. Także tutaj jest mały problem. Ale tak jak powiedziałem, jego osobowość na boisku. Mam wrażenie, że jeżeli Barcelonie idzie, oni, ci zawodnicy są wpatrzeni w Roberta i wiedzą, że w każdym momencie tego spotkania Robert może zrobić coś, co spowoduje, że oni wrócą do tego meczu. Zauważmy, przecież 2-1 prowadził Real po bramce Asensio, która została anulowana i Barcelona dalej dążyła do tego, żeby to spotkanie wygrać. A przecież mogli się zadowolić remisem. Dobra, słuchajcie, dałoby im w dalszym ciągu 9 punktów. Już się rozwinąłeś, za chwilę nam tutaj będziesz oceniał grę Asensio i 10 innych zawodników z tego meczu, a to nie o to chodzi. Fakt jest taki, jak mawiał klasyk, obecnie trenujący klub w lidze japońskiej, Bundesliga. Radek Gilewicz też zawsze, fakty są takie. Bundesliga będzie ciekawsza. Borussia Dortmund po 25 kolejkach. Znalazłem w końcu sezon, w którym Bayer ostatnio miał podobny lub gorszy liczbę zwycięstw, czyli 15 lub mniej. Po 25 meczach, tak. 2-10, 2-11. Tak. Wówczas byli na piątym miejscu za Mainz i Hanowerem, tak, więc Nagelsmann dokonuje rzeczy niecodziennej. A ostatni sezon 2-11, 2-12 bez trofeum, wtedy dublet Dortmundu i przegrany przez Bayern finał Champions League na własnym stadionie. No ale na razie tutaj Nagelsmann przede wszystkim uratował się świetną dyspozycją w rywalizacji z Paris Saint-Germain. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo na pewno los Bayernu nie oszczędza. Słuchajcie, ale Borussia przystępuje do klasikera jako lider Bundesligi. To jest historia, w którą pewnie jeszcze kilka miesięcy temu absolutnie byśmy nie byli w stanie uwierzyć, że tak to będzie wyglądać po 25 kolejkach. I powiem tak, nawet jeśli nie ma Branta, no to jest to kolejny koncert Borussii, to co pokazali nam w sobotni wieczór. Nie chcę umniejszać zwycięstwa Borussii, było spektakularne, bardzo przyjemnie się oglądało. Nie umniejszaj. Nie, no nie będę umniejszał, natomiast no, dyspozycja FC Köln katastrofalna, może sobie jeszcze potem słówko o Köln powiemy, ale robili też wszystko, żeby Borussia tak wysoko wygrała, co absolutnie oczywiście nie zmienia faktu, że zagrała koncertowa ekipa Edina Terzicia, przełamał się Sebastian Haller, mamy nadzieję, że to jest już oznaka powrotu na stałe do lepszej formy. To nie był jeszcze może jakiś jego wielki mecz, ale dwa gole na pewno dodadzą pewności siebie. No i tak Panie jak mówisz. Marcinie, czyli rozumiem, chapeau bas Artur Wichniarek, który bronił za każdym razem Allera. Powiedziałem, że on jest też bardzo wartościowym zawodnikiem, nie strzelając bramek.
ale że wróci do swojej wysokiej dyspozycji, kwestia tylko czasu. No niekoniecznie, trafienia. Ponieważ ja nie mówiłem, dzisiaj, że... Ale zobacz, Marcin, dzisiaj go oceniamy, dzisiaj mówimy, że Aller zagrał zajebiste spotkanie. No właśnie przed chwilą powiedziałem, że nie zagrał zajebistego spotkania, zagrał no nie, dosyć... Dortmund zagrał, no stary... Słuchajcie, no tak, dzieci was oglądają, możecie używać ładnego języka polskiego, my jesteśmy krajem poetów, nie, zagrał, bardzo was proszę. Marcin, zagrał, chodzi mi o to, że zagrał... Dobry mecz. Grał dotychczas bardzo słabo. Oczywiście były takie momenty, o których mówiłeś w poprzednim naszym Bundestoku. Czyli moim zdaniem grał totalnie średnio, a no komentowałem ten mecz. No i o tym mówię, zagrał totalnie średnio, ale strzelił 2 gole, co jest oczywiście jakimś tam osiągnięciem. No i to jest nadzieja na to, że będzie grał lepiej, ale absolutnie nie uważam, że grał świetnie. W sumie meczów o stawkę łączne 0 i wypowiadacie się na temat Alera, że grał beznadziejnie. Zobaczcie, jak funkcjonuje w tym roku po powrocie Alera Borussia Dortmund. Borussia Dortmund nie przegrywa w Bundeslidze. Okej, okay, Lidze Mistrzów dostała w łeb w 2 meczu z Chelsea, tak? Ale Borussia Dortmund nie przegrywa meczów. Dlaczego? Bo dzisiaj ten zespół może grać inaczej. Może wykorzystać w pełni zawodników, którzy nie byli w tej kadrze zespołu, oprócz Mokoko, który jest kontuzowany, nie byli dziewiątkami. Czyli dzisiaj miałeś mnóstwo skrzydłowych, mnóstwo zawodników, bym powiedział, którzy umieją grać wokół dziewiątki, typu Royce, Brandt i tak dalej. I oni wykorzystali. To jest właśnie to, na co oni cały czas czekali. I to, że Alea nie strzelał, czy grał słabiej, ale on musiał walczyć z 2 środkowych obrońców, wygrywał te pojedynki, utrzymywał się przy piłce, zgrywał. Okej, nie był w polu karnym w odpowiednich momentach, bo fizyczność po półrocznej przerwie spowodowanej rakiem nie pozwalała mu jeszcze być tak aktywnym, żeby tą walkę z obrońcami, to zejście do boku, stworzenie przestrzeni, które wykorzystywał idealnie Brandt w tych momentach. Nie było go jeszcze, nie było tej... On tymi meczami dochodzi do optymalnej dyspozycji czysto sportowo, ale też fizycznie. Młody człowieku z Poznania, nie denerwuj się, bo widzę, że to słońce ci dało za dużo energii tutaj. Zacząłeś tracić kontrolę, to nie jest dobre u środkowego napastnika, bo on tutaj powinien mieć pełen spokój i kontrolę emocji. Jeszcze raz ci powtórzę, Aller grał przeciętnie, solidnie. No oczywiście chodzi. Zgadzam się z tobą, jest dzisiaj zawodnikiem, który daje zespołowi możliwości innego grania i można na nim oprzeć grę, na środkowym napastniku. Wszystko się zgadza. Natomiast to nie jest wciąż Aller, którego pamiętamy z Ajaxu, z Ligi Mistrzów, który strzelił 12 bramek w sezonie i wydaje mi się, że na takiego Allera musimy czekać do następnego sezonu. To musi być następny okres przygotowawczy. Bo wydaje mi się, że akurat w tym meczu tak... To grał Bajkę Guerreiro, to grał świetnie Royce, to grał naprawdę bardzo dobrze Malen. Aller był bardzo skuteczny i dał zespołowi możliwość takiego, a nie innego grania. I tutaj co do tego jesteśmy zgodni. Natomiast słuchajcie, bohater kolejki, Portugalczyk, który był na wylocie, a tutaj nagle nie wiadomo, co będzie w środku z Bellinghamem i sobie przygotowuje, nawet jeśli będzie jeszcze transfer, ale... Kel z Terziciem sobie wymyślili, że może tego Guerreiro, który był takim cichym rozgrywającym jako boczny obrońca, przesuwamy do środeczka. Może to nie jest Chan, może to nie jest Özcan, ale ma szereg atutów. Ale no ma i... takie możliwości, atuty ofensywne, wizje to gry, może się okazać, podanie. To może się okazać sensacyjne dla Artura, ale my, nie grając nigdy meczów w profesjonalnej piłce, parę odcinków temu apelowaliśmy, że on może zagrać w środku pomocy i został przesunięty do środka pomocy i gra dobrze, czyli czasem jednak tak, mamy rację. Dlaczego Guerreiro dzisiaj gra dobrze na tej pozycji? Dlaczego Guerreiro stracił miejsce na lewej stronie wahadła? Jego problemy w grze defensywnej. No oczywiście, w pewnym momencie jego i brak jego fizyczności. To on nadrabiał w pewnych momentach, kiedy przyszedł do Dortmundu, był zawodnikiem, który wyglądał fizycznie zdecydowanie lepiej niż wygląda teraz. Tu, w środku pola, kiedy ma asekurację, jest i może... zagrać i pokazać pełnię swoich umiejętności ofensywnych, które bez wątpienia przez te lata w Dortmundzie na tej stronie, na swojej lewej stronie pokazywał. Miał niesamowicie dużo asyst, miał niesamowicie dużo wkładów, akcje ofensywne, potencjału, ale od pewnego momentu, co najmniej od 2 sezonów, miał bardzo duży zjazd w grze defensywnej, co w którymś momencie spowodowało, że było trzeba i były jakby myśli o tym, że ten facet już się na poziom BVB nie nadaje.
Słuchaj, bo to mi lekko uciekło. On nam teraz zarzucił, że my nie graliśmy w piłkę, nie mamy prawa oceniać, tak powiedział? No. Nie, no ja... Nie, nie, czekaj. Gdzie, ale ma... Ty, słuchaj, nie, 17 nie, nie. razy zagrałeś w reprezentacji. 18. Głównie w towarzyskich. 4 gole, stary. Ja mam przed mikrofonem więcej meczów w reprezentacji niż Cristiano Ronaldo i ty nam będziesz mówił, że my nie mamy prawa oceniać, tak? Ale wiecie co, jeszcze... Ale jeszcze odnośnie... Hiszpańskie słońce. Nie, nie, dobra, hiszpańskie słońce. Ale... Artur, ale powiedz nam tak uczciwie, ty wierzysz w mistrzostwo Niemiec Dortmundu? Wiesz co, wierzę. Wierzysz? Tak. Człowiek wielki. Wiesz co, wierzę, dlatego że faktycznie Bayern Monachium, tak jak Damian powiedział, kwiecień to jest niesamowicie intensywny miesiąc dla Bayernu, prawda? Dwumecz City, no tutaj niuanse będą decydować o tym, kto przejdzie dalej, kto nie. Ale faktycznie Dortmund nie ma nic do stracenia. Na Dortmund nikt nie liczy. Nawet sam Terzic nie wypowie się dzisiaj, że oni będą i chcą być mistrzem Niemiec. To jest dla nich, mam wrażenie, po tej nieudanej jesieni, gdzie oni kończyli tamtą rundę rozgrywki przed mistrzostwami na 6. miejscu, prawda, ze stratą do miejsca premiowanego Ligą Mistrzów, chyba 6 punktów. Tak? Dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Oni mogą, a Bayern musi. Wiecie co, dla mnie jeszcze tak, bo mówiliśmy, zachwycaliśmy się Guerreiro, oczywiście te wrażenie na mnie robią te asysty, no bo gole są 2, ale 8 asyst w ostatnich 7 spotkaniach, to robi wrażenie. I jeszcze tak kończąc ten wątek i Alera i całej Borussii Dortmund, oczywiście są liderem, co należy docenić, ale jak na Alera musimy czekać do następnego sezonu, ja się tutaj z Arturem zgadzam, no bo facet będzie zdrowy, przygotowywał się do rozgrywek, ale za te 11 dni w klasikerze to też będzie weryfikacja tej ekipy, bo ja doceniam go za 2 gole, doceniam Guerreiro za to, co zrobił w spotkaniu z Kolonią, ale nadal patrzymy na Kolonię, która po prostu ma absolutne tango down, odcina kupony od tego, co wypracowała na jesieni i no, są lekko nad kreską tak naprawdę w tabeli, ale wydaje mi się, że... Tango nie... down? Tak. Tango down. Odrobinę tak. I powiem wam, że to będzie weryfikacja za 11 dni i poszczególnych zawodników i całej drużyny, bo faktycznie już Ligi Mistrzów nie mają, w starciu z Bayernem Monachium. Wtedy no to... myślę, że będziemy mogli realnie ocenić, czy Alera, i wtedy Artur będzie mógł użyć swojego ulubionego słowa, określając świetny występ, no a nie tylko i wyłącznie na tle Kolonii. Natomiast ja bym nawet poszedł dalej i powiedział, że może nie, że jest obowiązkiem Borussii wygranie mistrzostwa, natomiast brak mistrzostwa będzie rozczarowaniem. W obozie Borussii Dortmund szefowie klubu od lat powtarzają, że no, dysproporcja między Bayernem a resztą ligi jest tak duża, że trzeba czekać na kryzys Bayernu Monachium, choćby tymi wynikami i tym, jak ten sezon jest dla nich słaby w lidze. Pokazaliśmy, że mają największy kryzys od wielu, wielu lat, więc no Borussia Dortmund ma idealne okoliczności, by ten kryzys wykorzystać, by udowodnić, że pompowane duże pieniądze w klub, duże transfery, zmiany na wielu szczeblach i czekanie na ten kryzys Bayernu, Monachium zostały wykorzystane i teraz jest wszystko moje w swoich rękach. Mogą udowodnić, że przez te lata się przygotowywali do tego, żeby wykorzystać choćby jedno potknięcie tak. Po ilu 10 mistrzostwach Bayernu. 10 z rzędu, tak, no wiesz, więc... No to czas najwyższy i więc to jest myślę, że jeżeli nie wygrałem tego mistrzostwa, to będzie można mówić o rozczarowaniu Borussii. Jeszcze chodzi mi o to, że Wackę, Cork, teraz Sebastian Kehl chyba tylko raz przed jednym sezonem tak otwarcie powiedzieli, że włączamy się w walkę, chcemy nie tylko, że będziemy skrobać Bayern po kostkach, tylko po prostu chcemy włączyć się w walkę i myślę, że w tym momencie, kiedy są tym liderem, kiedy niewiele kolejek pozostało do końca sezonu, to też chciałbym taki komunikat ze strony Dortmundu przed klasikerem usłyszeć, że tutaj faktycznie idziemy po pełną pulę. No wiesz, no ale są nie zawodnicy... usłyszysz tego, Damian. Nie, no, ale ja mówię, że chciałbym usłyszeć, ja nie mówię, że usłyszę, tylko po prostu oczekiwałbym od tak poważnego klubu z takimi zawodnikami, którymi się też indywidualnie zachwycamy, by taki komunikat przed klasikerem gdzieś został wystosowany. Słuchajcie, przez kilka ostatnich sezonów zawsze miałem takie powiedzenie, że Dortmund gra dobrze, Bayern jest liderem, dochodzi do klasikera i Bayern łamie kręgosłup moralny Dortmundowi, prawda? I po tych spotkaniach było Bayern odjeżdżał, a Dortmund miał niesamowity spadek, bo nie udawało się, prawda? Nie udawało się, Robert w barwach Bayernu był niesamowicie zawsze skuteczny przeciwko swojemu byłemu klubowi, a mam i oczywiście nie tyle nadzieję, co patrząc na dyspozycję obu zespołów, śmiem twierdzić, że faktycznie Dortmund jest w stanie zawalczyć na Allianz Arena
I tak jak w pierwszym de klasikerze na Signal Iduna, kiedy Bayern Monachium miał ten wynik, bo mieliśmy wrażenie, że to już jest tylko kwestia czasu, kiedy zada ten ostateczny cios i Dortmund popłynie u siebie na stadionie, widzieliśmy jak pięknie do meczu, w jakich okolicznościach Dortmund wrócił i pokazał wtedy faktycznie swój mental. Słuchajcie, no to pójdźmy dalej w ligowej tabeli i gdzieś tam połączmy te wątki Lipska, który przegrywa w Bochum. Niesamowite interwencje Riemanna. Jedne fenomenalne, inne bardzo szczęśliwe. W ostatnich sekundach jeszcze słupek ratujący bramkarza Bochum. Fakt jest taki, że trener Lecz znowu dobrze reaguje w ostatnich tygodniach i po takim wydawało się już lekkim dołku, gdzie nie było pewne, czy za chwilę to Bochum już, powiedziałbym, tej formy zwyżkowej nie ma poza sobą. Znowu wrócił, ma w tej chwili 4 punkty przewagi nad strefą barażową. Natomiast zajmując się górą, przegrywa Lipsk, spadając na 5. miejsce. Natomiast warto odnotować w końcu wygraną Unionu. Nie powiem, że to był kosmiczny futbol, ofensywny futbol, finezyjny futbol. No ale jednak po 4 meczach bez zwycięstwa, gdzie w tych 4 meczach 3 były bez zdobytej bramki, wygranie 2-0 z Eintrachtem Frankfurt, no zawsze trzeba, musi być postrzegane w kategorii dużego wyniku i sukcesu. Wygranie po meczu takim typowo unionowym, bo w tej pierwszej połowie Eintracht mógł strzelić nawet ze 3 gole, myślę, i Union Berlin nie powinien mieć pretensji, bo Kamada miał setkę, Kolomani miał 2 bardzo dobre sytuacje, ktoś tam jeszcze był w niezłej okazji tego, żeby pokonać Renaulta, natomiast w drugiej połowie no taki typowy Union, który w pierwszej połowie nie wymienił, wszyscy piłkarze Unionu na boisku nie wymienili przez całą pierwszą połowę więcej niż 80 celnych podań, duet napastników w ogóle nie istniał. Natomiast w drugiej połowie gol Raniego Kadiry, który rzadko strzela gole, ale wcisnął po rzucie rożnym, potem jeszcze kontra Bejrensa. No i rzeczywiście Union Berlin odbił się delikatnie, natomiast zobaczymy, czy to jest powrót na zwycięską ścieżkę, czy tylko takie chwilowe światełko w tunelu, ale rzeczywiście wciąż się walczy o to top 4 liczą. No tym bardziej, że odpadli we czwartek z europejskich pucharów, co mnie osobiście zdziwiło. Nie miałem wielkich oczekiwań co do Unionu, bo nadal jestem w sporym szoku, że oni się trzymają w tej topowej czwórce w Bundeslidze, mimo tego, że już tak wiele kolejek za nami udowadniali swoją wartość, ale po tym pierwszym spotkaniu 3-3, gdzie tam absolutnie od bandy do bandy ten mecz się odbywał, był w szalonym tempie i gole padały prawie jak w hokeju, to liczyłem na to, że no, takiej ekipie z Belgii będą w stanie się postawić i powalczyć jeszcze o coś więcej. Tam już ich nie ma. Oczywiście nie ma dramatów we wschodnim Berlinie, no bo nikt nie oczekiwał, że europejski puchar wygrają. No teraz mają tą Bundesligę, no i cel jest jeden, top 4. Ja wiem, że jesteście przeciwni, ale ja chcę Eison Union w Champions League. Chcę zobaczyć taką piłkarską ciekawostkę przyrodniczą, jak to będzie wyglądać na tle gigantów europejskiego futbolu, gdyby Urs Fischer miał przygotować taktycznie tę drużynę. A być może to ta drużyna by się kompletnie zmieniła, gdyby była pewność tych kilkudziesięciu milionów euro wynikających po prostu z awansu do tych elitarnych rozgrywek. Za chwilę oddaję głos do Berlina, żeby Artur wypowiedział swoje zdanie na temat Lipszpanii. Przepraszam, do Berlina. Ja już tak, wiesz, zrobiłem z niego Berlińczyka i nawet jak będzie United States of America, to dalej będę go przedstawiał, że jest z Berlina. Zaraz oddaję głos do Hiszpanii a propos Unionu i Lipska. Natomiast iskrzy na linii trener, dyrektor we Frankfurcie. Sądzicie, że ten komunikat, czy może inaczej, news, albo plotkę, albo po prostu informację, że Glasner jest przymierzany do Tottenhamu, no ta sytuacja jakby wewnętrzna, to potęguje, czy też po prostu no Glasner ma znajomych dziennikarzy, agentów, wypuszcza, żeby uspokoić temat. Myślę, że niezależnie od sytuacji, jeżeli trener czy piłkarz mają agentów, to po to, żeby ci agenci cały czas badali rynek, monitorowali potencjalne opcje, a nie po to, żeby leżeli do góry brzuchem, więc pewnie tak czy owak by te sytuacje monitorowali, ale myślę, że to nie jest cel wykluczony, że po sezonie odejść z Eintrachtu Frankfurt. Oczywiście to daleko idące wnioski, bo jeszcze nie wiemy, jak ten sezon się dla Eintrachtu skończy, ale no dość niepokojące jest to, że publicznie się ścierają z dyrektorem sportowym. Zazwyczaj zakładam, że takie rzeczy załatwia się w cztery oczy i po cichu, a jeżeli już one wychodzą do mediów, to jest coś nieco grubszego, więc może rzeczywiście Glasner przestał się troszeczkę w klubie dogadywać, rzeczywiście może się troszeczkę poróżnili. No i na pewno też on dotychczasową swoją pracą w Niemczech choćby zasłużył na to, żeby dostać szansę w klubie z jeszcze większymi możliwościami finansowymi. Teraz też
Po meczu był niezwykle wściekły, pienił się przed kamerami, jest zirytowany na brak środkowego obrońcy takiego jakościowego po zakończeniu kariery przez Hinteregera, także te relacje Markusa Kryszczy z Oliverem Glasnerem nie są najlepsze. Na tę chwilę na pewnie na wspólne wakacje by się nie udali. Lipsk wyglądał na drużynę w pewnym momencie, która po prostu wjechała na autostradę i zamyka licznik, natomiast w ostatnim czasie to już tak dobrze, panie Arturze, nie wygląda. Wiemy, że tam cały czas masz swoich ludzi, te macki gdzieś tam dotykają najważniejszych ludzi w Lipsku. Jak widzisz całą tę sytuację i jednak te rotacje tutaj pomiędzy Unionem, Freiburgiem, Lipskiem za plecami Dortmundu i Bayernu? Znaczy myślę, że długo jeszcze będzie odbijać się czkawką Lipskowi mecz rewanżowy z City, gdzie zostali po prostu zdemolowani. To był mecz, to był pokaz oczywiście mocy Manchester City, ale też bezradności Lipska i takiej aż różnicy w tym drugim meczu nikt się nie spodziewa. Ja myślę, że to też zabrało im trochę pewności siebie, takiego pozytywnego flow, które mieli po tym, jak nastąpiła zmiana trenera, niesamowicie dobry czas z Marco Rose. W tym meczu z Unionem, no tak Union często wygrywał swoje spotkanie, nie zawsze będąc zespołem lepszym, ale będąc zespołem skuteczniejszym. No, jeżeli zobaczymy sobie jakość piłkarską Lipska i chociażby akcję Szoboszlaja w drugiej połowie spotkania, gdzie no to była poezja po prostu umiejętności piłkarskich tego chłopaka tam. Jak Musiala. Tak, jak Musiala, no naprawdę niesamowita akcja. Szkoda, że nie zakończona strzałem przez niego, bo widać, że tam Silva mu się lekko w tryby wciął i tylko słupek. No ale faktycznie, no niestety tak to jest. Poprzez to, że jesteś nieskuteczny na sytuacji stworzyli sobie sporo. No niestety, tak to jest, że Lipsk dzisiaj musi walczyć o to, żeby mieć tą czwórkę, żeby mieć Ligę Mistrzów, bo bez tego będzie tam naprawdę, będą cięte głowy. Tak samo w Frankfurcie. Frankfurt miał tak dobry okres, w którym każdego poklepywał i tylko wskazywał palcem, że to jego zasługa, że tak dobrze gramy. Kreszew wskazywał trener wskazywał dyrektora sportowego. Wszyscy jak wielka jedna rodzina. Przecież remis na Allianz Arena był brany jako no niesamowity w ogóle wyczyn i wszyscy byli szczęśliwi. Dzisiaj są zgrzyty. No i mówisz, Marcin, o tym, że Glasner chce i domaga się środkowego obrońcy, no to dostał go Hasebe, 39-latek, przedłużył kontrakt. tak więc widzimy, że to wszystko tak niby funkcjonuje, ale w momencie takiego pierwszego kryzysu wychodzą można powiedzieć, te ukryte zwłoki z szafy, prawda? Dlatego tutaj spokoju w Eintrachcie nie będzie, bo w dwumeczu z Napoli bez szans. Ten dwumecz również pokazał, że nie wszystko jest takie piękne jeszcze w Eintrachcie, bo ten poprzedni sezon, gdzie oni w niesamowity sposób pokonali w dwumeczu Barcelonę, pokazywał, że są na bardzo dobrej drodze, ale jednak w tej Lidze Mistrzów oczywiście wyjście z grupy to był sukces, ale widzimy, że od kilkunastu dni tam w Eintrachcie no dzieją się rzeczy złe. Glasner oczywiście poprzez te wyniki z Eintrachtem zrobił sobie reklamę i nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie była oferta dla tego trenera z Tottenhamu. No i że po sezonie miałby odejść. Myślę, że takie jest na tym rynku nie tylko piłkarskim, nie tylko zawodników, ale i trenerów. Myślę, że solidnie ten mecz ostatni Eintrachtu, ta porażka faktycznie w Berlinie może zaważyć na całym sezonie dla nich, bo teraz mają, tak zerkam w tabelę, 6 punktów straty do czwartego Freiburga, czyli do Ligi Mistrzów. Żeby to skorzystać. Tak, 6 punktów to jednak już jest większy problem, tak byłyby tylko 3 oczka i ten moment na te kwasy na linii trener, dyrektor sportowy, nawet jeśli Glasner ma odejść, no to robiąc sobie tą reklamę, już sobie świetną zrobił, ale jeżeli miałby jeszcze lepszą sobie zrobić, no to wprowadzeniem właśnie Eintrachtu do Ligi Mistrzów. No ja tutaj akurat jestem po drugiej stronie w tej kwestii niż Mateusz, no bo kiedy patrzę na Union na chwilę obecną i Freiburg w Lidze Mistrzów jako reprezentanci Bundesligi, no to lekko mam skwaszoną minę. Zdecydowanie wolałbym Lipsk i Frankfurt, którzy no w tym momencie są
na miejsca, które dałyby tylko Ligę Europy. Uważam, że Liga Europy to dla tych ekip zbyt niskie progi, a dla tamtych, które dzisiaj są premiowane grą w Champions League, no to obawiam się, że no nie zapunktowałyby dla dobra niemieckiego futbolu klubowego jakoś mocno. Słuchajcie, ale tak Niemcy to można powiedzieć, że są bardzo cierpliwi, bo w Polsce tak tylko przypomnę, że mieliśmy krwawą niedzielę. Zwolniony trener Adam Majewski, zatrudniony Kamil Kieres, zwolniony Bartosz Gaul, człowiek, który prowadził rezerwy Mainz, zatrudniony ponownie Jan Urban. Najświeższa informacja, drugi kaczmarek ofiarą Lechii był Tomasz, dzisiaj Marcin, jeszcze tylko Bobo tutaj może to uratować, jeśli obejmie. Bundesliga spokojnie, chociaż mówi się o tym, że Bruno Labbadia, jego przyszłość jest kwestionowana przez działaczy, bowiem z tych 10 meczów ligowych jako trener Stuttgartu wygrał tylko jedno spotkanie, ostatni mecz z Wolfsburgiem też przegrany 0-1, no i tam gotują się głowy na południu Niemiec. Artur ma zawsze insiderską wiedzę z Augsburga, więc muszę zapytać, jak się prowadzi ostatnio HLL-u, czy masz takie wieści, bo tak widzę, że co mecz to jakaś zawieszka i albo gdzieś wpada w swojego bramkarza, albo w rywala na 16 metrze i zabiera 2 punkty zespołowi. No powiem wam, jak idiotyczne karne były w przypadku Bayernu Monachium, tak mega idiotyczny karne był Augsburga. No i faktycznie ten mecz, gdyby do wieździ, no oczywiście grasz w dziesiątkę, też bezsensowna kartka, grasz w dziesiątkę, no i taki karny, wstyd, po prostu wstyd. Ale to, że błędy defensywa Augsburga popełnia nie od ostatniego meczu z Schalke, tylko praktycznie w każdym spotkaniu, no to faktycznie to, że oni w dziesiątkę grając aż tak długo utrzymywali zero z tyłu, to i tak był sukces. No ale faktycznie mogli zrobić ogromny krok w kierunku utrzymania. Zrobili malutki jeden kroczek, no ale faktycznie szkoda tych punktów, szkoda. No ale widzieliśmy tę statystykę, którą tutaj pokazaliśmy na belce. W Augsburgu jest... Tracą dużo punktów. No jest trochę jak z utrzymaniem się przy piłce, czyli słabo i z utrzymaniem w wyniku. 16 punktów już stracili, tak, mając dobry wynik. Tak, prowadząc w meczach po prostu... wynikiem, no ale tak jak powtarzałem, pewnie się koniec końców utrzymają, muszę powiedzieć, ten mecz sobotni Augsburga z Schalke, nie wiem, chyba w top 3 najgorszych meczów, jakie widziałem w tym sezonie, to było skandalicznie złe widowisko. Ale wiesz, ale ta różowa... Ale przewidywałeś tak. Stary, nie, ale... no tak, no to się... Stary, ale ta wiedziałem, no, co się lekko pisze. Różowa bluza cały czas ma moc trenera. Trenera Schalke. No taka waniliowa, mówi, mówi, że będzie ją zakładał, dopóki nie przegrają i nie są mu straszne, nawet że ma jedną temperatury. Czy nie, nie wiem, dla mnie to może nawet nie prać i chodzić cały czas tej samej, jak mają nie przegrywać, co mi jest zupełnie obojętne. To jest natomiast... na drużynę, która jest przedostatnia w tabeli, ma uzbierane 21 punktów, no to jest niebywała statystyka. Tak, chociaż 8 spotkań bez porażki. Chociaż trzeba zacząć też wygrywać, bo teraz ważne mecze przed Schalke, bo Leverkusen, a potem Hertha i Hoffenheim, ale wracając jeszcze na chwilę tego meczu, no tak jak mówi Artur, no, nie można się było spodziewać nic innego, no ale naprawdę piłki w piłce było tam strasznie mało. No dobra, my oczywiście to nasze zdjęcie. Ale zaznaczcie, Mat, jeszcze przepraszam, jedno zdanie. Tak. Trzeba powiedzieć, że Gumny zagrał solidne spotkanie. Tak. Tak. Taki jeden nawet z lepszych na boisku, bym powiedział. Wydaje mi się, że tak. I faktycznie, no i też trzeba podkreślić, że... Słuchaj, ja myślę, że jak nas Jacek Gumny ogląda, to nie wierzy, że ty to mówisz. Wiesz co, Jacek Gumny pewnie nie może, Robert, ale tata ogląda wszystkie nasze programy. Jak oceniasz syna, także... Słuchaj... Zapraszamy do Poznania. Nie, no panowie, no oczywiście, no, dobry mecz Gumnego, no też to nie jest tak, że my, czy ja, czy ktokolwiek z nas, no przynajmniej ja się nie wezmę na jakiegoś zawodnika, ja zawsze będę krytykował i będę przymrużał oczy, no, jak zagra dobrze i powiem, że meczu tego nie oglądałem, sorry, nie mogę się wypowiadać. Nie, też trzeba w którymś momencie pochwalić. Ja jestem, nie mogę być, że jestem fanem Gumnego, ale mam wrażenie, że ten chłopak ma niesamowity potencjał. Niesamowity potencjał, którego no niestety w dalszym ciągu ofensywnie patrząc na to nie pokazuje, ale dobra, niech się skoncentruje na tej defensywie, dostał powołanie, ma szansę pokazać się w reprezentacji, może to da mu jeszcze trochę większe takie okopa pewności siebie i może wróci, bo no to tylko będzie pomocny dla Augsburga. No zobaczymy, czy tak rzeczywiście dostanie szansę, żeby się pokazać, bo to wcale nie jest takie oczywiste. No przy tym ustawieniu jednak trenera Santosza, no to
chyba jednak pierwszym wyborem cały czas Mari Kasz. Zobaczymy, na jaką ewentualnie pozycję przewiduje Przemysława Frankowskiego trener Santos, bo wydaje mi się, że przy jego sposobie grania, no to nie wykluczam, że może mieć tutaj w głowie Frankowskiego to piętro niżej. Tak też potrafił grać w klubie, również w tym sezonie Przemek Frankowski. Mamy jeszcze historię jakby nieoczywistą, związaną tak z powołaniami do reprezentacji to, Niemiec. No tak, jak wiemy, Niemcy jako gospodarz Euro 2024 no nie grają eliminacji, no ale też muszą się do tych mistrzostw jak najbardziej przygotować. Mecze z Peru w najbliższą sobotę i z Belgią za tydzień w następny wtorek rozegrają na własnych stadionach, bo Niemcy nie tak jak w przypadku reprezentacji Polski nie mają jednego domu, to też warto podkreślać, oni krążą po całych Niemczech wielokrotnie, w zależności od rywala, od zainteresowania. To są różne szkoły, jak do tego podejść. Pierwsze spotkanie jest w Moguncji, z tego co pamiętam, a drugie chyba w Kolonii. Zgrupowanie na pewno odbywa się we Frankfurcie. No i pięciu potencjalnych debiutantów. No ten najbardziej zaskakujący zawodnik VfB Stuttgart, czyli Wagnoman. No, no gość, który nie zachwyca, czasem nawet nie gra w barwach VfB, więc no takie zaskakujące powołanie Hansiego Flicka. Jest Marius Wolf, który no oczywiście myślę, że zapracował sobie na to, by to powołanie dostać. Berisha, o tym dużo mówiliśmy, że absolutnie tak, z Felix. No, generalnie nie ma tu takich... Znaczy, widać, że no Hansi Flick, znaczy widać. No, i myślę, że zagrają, Marcin. Sam, no, sam o tym powiedział, tak, że no ma dużo czasu do Euro i chce spróbować nieoczywistych piłkarzy. Natomiast no, no, Joshua Wagnoman zdumiewa. Pewnie kontynuacja jest to narracji Hansiego Flicka sprzed mundialu, kiedy powoływał piłkarzy, którzy dziwili nas, nie byli w formie, ale Hansi Flick twierdził, że potrzeba piłkarzy silnych i szybkich. No to takim piłkarzem jest Wagnoman. No, szkoda, dodajmy niespełna, niespełna 700 minut w Bundeslidze. Tak, szkoda, że gorzej w piłkę gra. Bez asysty. No, szkoda, że gorzej w piłkę gra, ale jest szybki. I ten Felix Mecha trochę mnie zdumiewa. Ja bym takiego z nieoczywistych piłkarzy na miejscu Flicka spróbował Roberta Andrisia. Myślę, że taki piłkarz mógłby się kadrze przydać. Nie mówię, że do wyjściowej jedenastki, ale piłkarz będzie miał uniwersalny. Troszeczkę mi chyba w tej kadrze brakuje charakteru i takich boiskowych jaj. A Robert Randy śriedaje, ale też baje, że pokazuje, że wcale nie jest kołkiem, bo w piłkę grać potrafi. No, przyjechali tacy zawodnicy, a nie ma starych wyjadaczy Müllera, Zane, Royce'a, Zille. Takich zawodników na zgrupowaniu nie zobaczymy. No i przede wszystkim nie zobaczymy Jamala Musiali, który do Frankfurtu tuż po meczu w Leverkusen przyjechał, ale bardzo szybko ruszył w drogę powrotną do Monachium, bo okazało się, że ma zerwane włókna mięśniowe w udzie, no i to są problemy. Wydaje mi się, że większe dla Bayern Monachium niż reprezentacji, no bo reprezentacja jest w tej fazie przebudowy i testowania i budowania jej na turniej mistrzowski. Na w Monachium myślę, że jak się o tym dowiedzieli, no to ciśnienie mocno podskoczyło. Bardziej chyba Kanowi, kiedy dowiedział się o tej kontuzji Musiali, niż nawet w trakcie tego spotkania, kiedy tracili punkty z Leverkusen. Tak mi się przynajmniej wydaje. No wiesz, tylko że ta kontuzja Musiali, no była po tym meczu z Leverkusen i mówił, no tak, Nagelsmann, dlatego że są Musiala usiadł na ławce rezerwowych, powiedział, że cały tydzień jakby borykał się z problemami mięśniowymi, dlatego trenował na hamulcu ręcznym, można powiedzieć. Czyli co, błąd Nagelsmana, że go w ogóle wpuścił w 46 uważasz? No wiesz co, no wychodzi na to, że jednak mając wynik 1-0, no oczywiście widział Nagelsmann, o czym zresztą mówiliśmy, że Bayern nie gra tego, co może grać, ale wydaje mi się, że jednak zostawienie chociażby, nie wiem, Thomasa Müllera i cofnięcie go do drugiej linii, a nie granie jakby z przodu koło Mane. Być może zaoszczędziłoby młodego chłopaka, ale wydaje się, że jednak jeżeli miał problemy teraz, to nie wiem, czy przez 5 kolejnych dni by tą kontuzję podleczył, czy ona by się po prostu nie zdarzyła w pierwszym tym meczu reprezentacyjnym. Także no to jest wielka niewiadoma, ale oczywiście szkoda tego chłopaka. Słuchajcie, ostatnia kwestia i za chwilę już przechodzimy do naszych plansz podsumowujących 25. kolejkę, a mianowicie forma naszych w Fortunie Düsseldorf w tej kolejce w Rostocku, bo no to była poezja, co pokazali i Kownacki, i Karbownik. Karbownik powołany przez Santosza, natomiast Dawid Kownacki z fantastycznymi statystykami, bramki i asysty, z formą. Zabawa. Niestety w tej kadrze jest nieobecny. Zabawa obu Polaków w Fortunie w tym sezonie na ogół, w tym meczu szczególnie, tak jak mówisz, no, Karbownik z asystą był też blisko ładnego gola, fajnym strzałem za pola karnego, szukał bramki ostatecznie celnie, Kownacki z golem, asystą. No niezmiennie są motorem napędowym swojego zespołu piłkarze z Polski.
I tak patrzymy sobie w tabelę, tam jest ta strata do trzeciego miejsca, bodaj 7 punktów, ale na tym trzecim miejscu HSV, a po przerwie reprezentacyjnej będą u siebie grali z HSV, więc... No ale ostatnio też grali z trzecim zespołem. No ale to nie znaczy, że teraz też przegrają. No, to nie jest takie wszystko w tej piłce oczywiste, jakby się wydawało. Szczególnie kiedy do gry wchodzi HSV. Szczególnie tak, szczególnie, że wchodzi wtedy do gry HSV i mówi, podtrzymaj mi piwo. No a Karbownik, no cóż, można się tylko zachwycać i troszeczkę żałować, że Kownackiego w kadrze nie zobaczymy. Mi tak przypomina się ten czas... Króla Artura z Bielefeldu w drugiej Bundeslidze. No tak, taka dzisiaj troszkę sytuacja Kownackiego, że Kownacki błyszczy, Kownacki strzela, Kownacki asystuje, a do kadry, mimo że nie ma Milika i mimo że Krzysztof też... Piątek nie trafił od października i mimo że nie ma kontuzjowanego Buksy, no wciąż ma, jak się okazuje, za daleko. No i też ta historia może przypominać o tyle, że potem z drugiej ligi pójdzie Dawid Kownacki też do Berlina, ale mówi się raczej Unionie Berlin, tak przynajmniej twierdzi Sky, choć nie wiem, też tam słyszałem ci, że niekoniecznie się na ten Union Berlin napala, ale zobaczymy. Myślę, że czeka na Gladbach. Wydaje mi się, że to Union nie będzie, ale zobaczymy, jaki to będzie klub. Wiesz co, no jakby różnica między mną a Kownasiem jest taka, że mi trener Engel powiedział, że drugoligowy zawodnik nie ma prawa grać w reprezentacji. Dlatego akurat w przypadku Kownasia... Znaczy nie, Artur, to... żeby porządkować świat, no jednak była większa konkurencja, trzeba powiedzieć, był tak. Jedynka Olisa Debe, był Kryszałowicz z Eintrachtu Frankfurt, wicekról strzelców Ligi Belgijskiej, Żewłakow plus Maciek Żurawski, który tutaj no, był gwiazdą ligi. No, ja nie powiem, że ty byłeś piątym wtedy napastnikiem, jeśli chodzi o umiejętności. Natomiast dzisiaj, no zobacz, jaka jest sytuacja. Milik kontuzja, Buksa kontuzja. No, Piątek w formie średniej, nie strzelający bramek. Nie, no oczywiście, dlatego ja powiedziałem u Romka chociażby w programie, że dla mnie dużym zaskoczeniem jest to, że jeżeli faktycznie Sousa był na meczach Fortuny Düsseldorf. Sousa może był, nie wiem, czy był Santos. Santos też, tak, jeszcze Fernando. Słuchaj, jeżeli był i oglądał, to dziwi mnie to, że faktycznie nie powołał Kownasia przy tej sytuacji z napastnikami. No tak jak powiedziałeś, w moim przypadku również było. Byli zawodnicy, którzy grali być może o klasę rozgrywkową wyżej. Nie, ale jednak Kownaś przy tej formie, jaką prezentuje dzisiaj Krzysiu Piątek, nie ma Milika, jest Robert oczywiście niepodważalny, jest Świder, mam wrażenie, że miałby alternatywę. No ale wychodzi też z tego, że Santos będzie grał na jednego napastnika i on będzie chciał utrzymywać się przy piłce w drugiej linii, a tam już mamy naprawdę w czym wybierać, tak? I mam wrażenie, że patrząc z tej perspektywy, dlatego Santos nie powołał Kownasia, bo jeżeli będzie wchodził ktoś na zmianę w 70 minucie, będzie to Krzysiek Piątek, który wchodząc z ławki daje zespołowi więcej niż grając od pierwszej minuty, tak? Masz Świdra, który nie zawodzi w reprezentacji, tak? A tutaj jednak w drugiej linii jest dosyć dużo, dosyć gęsto. I pewnie dlatego Kownaś się w reprezentacji jeszcze nie znalazł. Słuchajcie, przypomnę tylko, że kanał Plus Online jest naszym partnerem. Przygotował dla was ofertę specjalną do oglądania między innymi mecze La Liga, mecze NBA, czy też wielki tenis WTA, turnieje z Igą Świątek. Szczegóły oferty w linku, a tymczasem poproszę o tabelę podsumowujące to wszystko, co wydarzyło się w 25. serii spotkań. Pewnie za chwilę tabela, wyniki, klasyfikacja strzelców, występy Polaków plus 11 kolejki. Tak wygląda tabela przed klasikerem na pierwszym miejscu Dortmund. No i goniący Borussię Bayern na miejscu drugim. Dalej Union, Freiburg, Lipsk na miejscach spadkowych, Schalke i Stuttgart na miejscu barażowym Hertha BSC. To są wyniki 25. kolejki. Jak mówiliśmy, koncert Dortmundu ze słabiutką Kolonią. Rywalizacja Gladbach z Bremą kończy się remisem. Porażka no, bardzo smutna dla kibiców Stuttgartu. Cenne zwycięstwo Hoffenheim, gigantyczny wynik Bochum, trzeba powiedzieć, z Lipskiem, mimo że szczęścia było trochę. Augsburg remisuje z Schalke, wygrywa w końcu Union, niespodzianka w Leverkusen i Mainz remisuje z Freiburgiem.
Za chwilę przerwa na reprezentację, a na tę przerwę z koroną, czy w koronie, udaje się Niklas Füllkrug, 15 bramek zawodnika Werderu Brema i reprezentacji Niemiec. Nkunku 12, Grifo 12, Marcus Thuram 12, Jamal Musiala, podobnie jak Randall Kolomwani, tych goli ma dokładnie 11. Tak wygląda terminarz 26. kolejki. Przypominam, to nie jest najbliższy weekend, to jest weekend za 2 tygodnie, bo najbliższy weekend zarezerwowany praktycznie wszędzie na obowiązki reprezentacyjne. Polacy grają, przypomnę, z Czechami w piątek na wyjeździe i potem u siebie w poniedziałek z Albanią na PGE Narodowym. Startują eliminacje Euro 2024. Oj, mamy tutaj, proszę, 11 kolejki, doceniony napastnik Dortmundu, Sebastian Haller, obok niego w 11 kolejki z Dortmundu też Royce i Guerreiro. Pierwszy gol w tym sezonie Kediry z Unionu i od razu 11 kolejki. Druga, Palacios, zdobywca 2 bramek na nowej pozycji, Eindrich, Akpoguma, Maszowicz, Duksz i w bramce. Myślę, że Duksz, panowie, chyba w Augsburgu nie gra, tak więc... Nie, w Bremie, Werder. Grafik do zwolnienia. Tak jest. Pierwsze ostrzeżenie i ostatnie. Proszę bardzo, Polacy w Bundeslidze. Mamy 58 minut... Kuby Kamińskiego. Ale szkoda tej sytuacji, prawda? Gola miał na nodze. Bardzo dobrze obroniona, bardzo podobna sytuacja jak w meczu z Bayernem, kiedy tą bramkę strzelił. Tutaj troszkę zabrakło precyzji. Żółty giki między słupkami Augsburga. Cały mecz też, jak podkreśla redaktor Wichniarek, dobry mecz Roberta Gumnego poza kadrą. Jack Góralski, kontuzjowany Marcin Kamiński. Tak, co wygląda. Z Kamińskim znowu, Marcinie? Jaka plecy, teraz plecy, wiecznie jakieś problemy zdrowotne, a to chory, a to kontuzjowany. Udzielił Marcinowi wywiadu, za długo go trzymał. Tak, kazałem się prostować przed kamerą i plecy bolą. No dobrze, zobaczmy, jak to wyglądało w drugiej Bundeslidze. Gol i asysta Dawida Kownackiego w rywalizacji z Hanzą Karbownik. Asysta Damian Michalski. Cały mecz i żółta karta przeciwko Magdeburgowi i Adam Dźwigała 9 minut przeciwko. No i to jest fenomen Sankt Pauli. Sankt Pauli zaczęło sezon fatalnie. Strefa spadkowa, te okolice. Przejął ich Fabian Hürzeler, bodajże się chłopak nazywa, 30-letni Amerykanin, który był wcześniej asystentem Timo Schulza, pierwszego trenera. 8 meczów z rzędu wygrał na 8 rozegranych i teraz są już na 5. miejscu. 8 punktów straty do trzeciego. Awans będzie ciężko, ale wejście brawurowe. No wiesz, spodobało mu się w São Pauli. Słuchajcie. To jest kolorowo. Dziękuję wam bardzo za dziś. Teraz koncentrujemy się już na obowiązkach reprezentacyjnych. Za 2 tygodnie wraca Bundesliga. Marcin Bożencki, Viaplay, Damian Gąska. I człowiek, który musi iść do kiosku i kupić w tej Hiszpanii krem do opalania, bo rzeczywiście wygląda, jakby zasnął w solarium. Artur Wichniarek. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Także na słoneczko. Jak to mówił reporter, uciekaj na słoneczko. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Dobrego weekendu, dobrego dnia, dobrego wieczoru.